Jędrzejowscy policjanci zatrzymali 45-letnią kobietę, która jechała osobowym Volkswagenem ze swoim 5-letnim dzieckiem. Kobieta była nietrzeźwa. Badanie wykazało, że miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Wczoraj w nocy jędrzejowscy policjanci otrzymali zgłoszenia, że kierowca Volkswagena Golfa jadący w kierunku miejscowości Nagłowice jest najprawdopodobniej nietrzeźwy. Z relacji zgłaszających wynikało, że samochód jechał całą szerokością jezdni, stwarzając tym samym zagrożenie. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej wskazany pojazd w miejscowości Nagłowice. Okazało się, że kierowcą Golfa jest 45-letnia nietrzeźwa kobieta. Badanie wykazało, że miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Kobieta nie jechała sama, podróżował z nią także jej 5-letni syn. Nieodpowiedzialna matka została zatrzymana, natomiast małoletni syn został przekazany pod opiekę ojcu. Teraz 45-latka może odpowiadać nie tylko za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale także za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, za co może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.